programie. Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania w MZGM. Spółka złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki. Program przewiduje 100% finansowanie kosztów kwalifikowanych. Mamy zamiar skorzystać z finansowania z tego programu funduszu w całości inwestycji, więc 100%. Coraz cieplejsze dni zachęcają do wiosennych porządków i pozbycia się z naszych przestrzeni niepotrzebnych rzeczy. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, MZO kolejny raz organizuje akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Soboty, w marcu i w kwietniu prowadzimy akcję zbiórki wielkich gabarytów w mieście Ostrowie Wielkopolskim. Chciałem przypomnieć, że jeżeli chodzi o zbiórkę wielkich gabarytów, to nie wystawiamy zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, nie wystawiamy odpadów budowlanych. Głównie są odbierane od mieszkańców meble i prosimy też wszystkich mieszkańców o to, żeby tylko meble były wystawione. Pozostałe frakcje odpadów, jak ten sprzęt elektroniczny czy odpady budowlane, można oczywiście przywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowie Wielkopolskim to jedna z największych inwestycji spółki Wodkan w historii. W naszym programie zaglądamy do środka stacji, w której wymieniono w zasadzie wszystko. Dzięki temu ostrowski SUW jest dziś nowoczesnym i bezawaryjnym obiektem. Ten cel podstawowy został zrealizowany i tak, przez te, jak stacja została uruchomiona w kwietniu 2021, przez okres 2 lata żadnej awarii na terenie stacji. Przede wszystkim zmniejszyliśmy koszty zużycia energii elektrycznej. Podobnie jak basen w sezonie letnim, tak lodowisko zimą cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowa i gości. Właśnie zakończył się kolejny sezon na lodowisku, a miasto i spółka CRK Zieloni Rekreacja mogą z satysfakcją ogłosić, że pobite zostały dotychczasowe rekordy. Miejskie lodowisko od 6 lat cieszy się ogromną popularnością, poza oczywiście latami, kiedy mieliśmy do czynienia z COVID-em. Ruszyliśmy 2 grudnia ubiegłego roku, otwarcie lodowiska, zakończyliśmy sezon w połowie marca i w tym czasie miejskie lodowisko w Ostrowie Wielkopolskim odwiedziło ponad 42 tysiące osób. Mają intensywne prace przygotowujące ten obiekt jakby do zamknięcia. Tafle, które mieliśmy zbudowaną dość grubą. W tej chwili taką ciekawostką jest, że potrzeba około 3 tygodni, żeby ta tafla się rozpuściła, żeby osuszyć to lodowisko. Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania w MZGM. Spółka złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki. MZGM chce postawić instalację wraz z magazynem energii. Program przewiduje 100% finansowanie kosztów kwalifikowanych. My mamy zamiar skorzystać z finansowania z tego programu funduszu w całości inwestycji, więc 100%. Spółka mierzy się z coraz większymi opłatami za energię elektryczną, stąd potrzeba uniezależnienia się od dostaw prądu i jest na to szansa, bo instalacja powinna wyprodukować około 30 tysięcy kWh energii rocznie. Nadwyżka, która zostanie, też ją chcemy zagospodarować. Chcemy ją zagospodarować w ten sposób, iż w tych okresach przejściowych, czyli tych jesienno-zimowych i zimowo-wiosennych, wykorzystać tą energię do uruchomienia naszej instalacji klimatyzacji, którą mamy w spółce i w ten sposób dogrzewać pomieszczenia biurowe, czyli ograniczając zużycie energii cieplnej. Podobne rozwiązania mogą być stosowane na budynkach wspólnot mieszkaniowych i znacznie obniżyć koszty opłaty za części wspólne. Wspólnoty mogą skorzystać z grantów oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i pozyskać zwrot do 50% poniesionych kosztów. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, MZO kolejny raz organizuje akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Dlatego w marcu i kwietniu, zgodnie z harmonogramem, specjalistyczne śmieciarki odbiorą sprzed naszych posesji problematyczne odpady. Wiosna, zrobiło się ciepło, wszyscy masowo ruszyli do porządkowania. W Ostrowie Wielkopolskim miasto oraz Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO organizują kolejną wiosenną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
chociaż sporo ościennych gmin wycofało się z tego z powodu oszczędności. Miasto chce w ten sposób odciążyć szczególnie seniorów, którzy nie są w stanie sami wywieźć wielkogabarytów na PSZOK. Zbieramy około 300-400 ton odpadów wielkogabarytowych. To są dane za lata około 2020-2022, także tutaj zainteresowanie jest dość duże. Mieszkańcy chętnie wystawiają odpady. Jesteśmy po trzeciej zbiórce aktualnie i odpady pojawiają się, są wywożone, trafiają w odpowiednie miejsca. Warto pamiętać, że odpady też te mieszkańcy mogą zawieźć na PSZOK. Dzięki wiosennej zbiórce odpadów wielkogabarytowych możemy pozbyć się nielimitowanej ilości odpadów, pamiętając jednak, że nie wszystkie z nich zostaną przez MZO odebrane. Jeżeli chodzi o zbiórkę wielkich gabarytów, to nie wystawiamy zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, nie wystawiamy odpadów budowlanych. Głównie są odbierane od mieszkańców meble i prosimy też wszystkich mieszkańców o to, żeby tylko meble były wystawione. Pozostałe frakcje odpadów, jak ten sprzęt elektroniczny czy odpady budowlane, można oczywiście przywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Śmieci możemy zawieźć do dwóch PSZOK-ów na terenie miasta zlokalizowanych przy ulicy Staroprzygodzkiej oraz Lotniczej. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowie Wielkopolskim to jedna z największych inwestycji spółki Wodkan w historii. W naszym programie zaglądamy do środka stacji, w której wymieniono w zasadzie wszystko. Dzięki temu Ostrowski SUW jest dziś nowoczesnym i bezawaryjnym obiektem. Ten cel podstawowy został zrealizowany i tak, jak stacja została uruchomiona w kwietniu 2021, przez okres 2 lata żadnej awarii na terenie stacji. Przede wszystkim zmniejszyliśmy koszty zużycia energii elektrycznej przez zastosowanie nowoczesnych pomp. Obiekt pracuje całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom sam proces uzdatniania wody jest praktycznie bezobsługowy. Ponieważ woda, gdzie pierwsze jest pompowanie, odbywa się właśnie na studniach głębinowych, następnie trafia na stację i dalej już do drugiego stopnia pompowania, który jest pompownią drugiego stopnia, gdzie woda tłoczona już jest na miasto, jakby odbywa się grawitacyjnie. Oczywiście mamy tutaj obsługę na stacji uzdatniania wody, która jakby pilnuje całego procesu. Są to dwie osoby na zmianie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Również z tego względu, że tutaj przekierowany jest numer alarmowy 994 i pracownicy przyjmują zgłoszenia 24 godziny na dobę od mieszkańców w przypadku jakichś awarii, problemów lub innych rzeczy. Modernizacja SUW-u na Ostrowskiej Krępie przyniosła spółce spore oszczędności, bo ponad 10% w zużyciu energii potrzebnej na uzdatnienie wody. Dziś w Ostrowie wystarcza nam wody, natomiast nierównomierne jest jej zużycie. W miesiącach zimowych zużywamy 9600 metrów sześciennych na dobę, przy ponad 18 tysiącach latem. Dlatego spółka myśli o budowie dwóch nowych studni we Wtórku i Trąbie, a także nad inwestycjami związanymi z bezpieczeństwem wody. Dzisiaj ta woda jest dobrej jakości, natomiast wpisujemy się właściwie w działania Unii Europejskiej, dyrektywy Unii Europejskiej z 2020 roku, mówiącego o planach bezpieczeństwa wody. My pewne procedury mamy wdrożone, czyli strefy ochrony pośredniej, bezpośredniej ujęć wody. Natomiast ta dyrektywa też mówi, że takie plany muszą powstać, czyli monitorowanie terenów wokół, przesiąkania tych wód, działalności, które są wokoło, żeby po prostu te zbiorniki wody podziemnej nie były zanieczyszczane. Modernizacja SUW-u, za którą Wodkan otrzymał nagrodę w prestiżowym konkursie na modernizację roku i budowę XXI wieku, kosztowała blisko 15,5 miliona złotych, z czego prawie 8 milionów pochodziło ze środków unijnych. Stacja produkuje rocznie 4 miliony metrów sześciennych wody pitnej. Obiekt w doskonałym stanie ma posłużyć przez kolejne 30 lat. Podobnie jak basen w sezonie letnim, tak lodowisko zimą cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowa i gości. Właśnie zakończył się kolejny sezon na lodowisku, a miasto i spółka CRK Zieloni Rekreacja mogą z satysfakcją ogłosić, że pobite zostały dotychczasowe rekordy. Miejskie lodowisko od 6 lat cieszy się ogromną popularnością, poza oczywiście latami, kiedy mieliśmy do czynienia z COVID-em. Ruszyliśmy 2 grudnia ubiegłego roku, otwarcie lodowiska
lodowiska. Zakończyliśmy sezon w połowie marca i w tym czasie miejskie lodowisko w Ostrowie Wielkopolskim odwiedziło ponad 42 tysiące osób. Wielkim atutem miejskiego lodowiska są najniższe ceny w regionie, a także sam obiekt, chociaż wybudowany w 2016 roku z inicjatywy prezydent Beaty Klimek, nadal jest nowoczesny i w bardzo dobrym stanie. Trwają intensywne prace przygotowujące ten obiekt jakby do zamknięcia. Taflę, którą mieliśmy zbudowaną dość grubą. W tej chwili taką ciekawostką jest, że potrzeba około 3 tygodni, żeby ta tafla się rozpuściła, żeby osuszyć to lodowisko. Po ponad 100 dniach funkcjonowania lodowiska zimą, teraz zostanie ono zabezpieczone na lato, aby pod koniec roku znów otworzyć się dla Ostrowian i gości.